Dziś oberwie się każdemu, bez wyjątku. Krytyka w tym polskim znaczeniu to nasz narodowy sport, ale wydaje mi się, że w tym materiale, gdzie będę skupiał się głównie na wadach, na złych decyzjach, na błędach popełnionych w roku 2022 przez producentów, moja ocena będzie jednak w miarę obiektywna, ale oczywiście to wy wyrazicie się w komentarzach, jak na to się zapatrujecie. To był bez wątpienia, według mnie, słaby rok NVIDII. Każda kolejna ich premiera produktowa była mniejszą lub większą wpadką. Czy to cenową, wydajnościową, czy wreszcie techniczną. Przywołam tutaj tylko przypadek przejściówki 12V HPWR RTX 4090, no, któremu oberwało się bardzo mocno za wykonanie tego elementu. Ale okej, prześledźmy może każdy przypadek z osobna, może nie w szczegółach, trochę bardziej ogólnikowo, ale jednak osobno. Na początek RTX 3050, który miał swoją premierę na początku roku 2022 i do dziś nie mam pojęcia, dla kogo jest ta karta graficzna. Blado wypadająca pod kątem wydajnościowym i cenowym względem konkurencji, nieatrakcyjna w porównaniu z RTX-em 3060 i mam wrażenie, że jest to takie podsumowanie traktowania przez producentów chipów, a także przez NVIDIA tego najniższego segmentu kart graficznych, spychania ich na margines, wrzucania gdzieś na peryferia kosztem propozycji nieco droższych, jak RTX 3060, więc dla mnie premiera RTX 3050 była marginesem i do tej pory NVIDIA nie uporała się, czy nawet nie chciała uporać się ze słabnącą popularnością tej karty graficznej, czy w ogóle bardzo mierną popularnością. Kolejny przykład, GTX 1630, potężna karta graficzna, która miała rywalizować z RX-ami 6500 XT czy 6400. Okazała się ona gorszym wyborem od 6400, oferując niższą wydajność i wyższą cenę zakupu. Tak, moi drodzy, tak to wyglądało w dniu premiery. I o ile jeszcze da się jakoś tłumaczyć wydajność i cenę RTX 3050, tak kompletnie już nie rozumiem sensu wprowadzenia GTX 1630 w takim kształcie, gdzie ta karta przegrywała z wieloletnim już modelem GTX 1050 Ti. Widzicie? Szanujcie swoje GTX 1050 Ti. To są dobre karty graficzne na dziś, na rok 2022. Kolejne premiery dotyczą Ada Lovelace. No 4090, której oberwało się bardzo mocno, o czym mówiłem na samym początku, za przejściówkę 12V HPWR. Robota spartaczona, robota zlecona firmie zewnętrznej, która sobie z tym nie do końca poradziła. Oczywiście NVIDIA mogła nad tym procesem mieć lepszą kontrolę. No, jak widać, nie sprawdziło się to i są pewne problemy z tą wtyczką. Oczywiście lwia część tych problemów także leży w gestii użytkowników, w poprawnym podłączeniu takiej przejściówki do samej karty graficznej. No ale idąc dalej, 4080, karta, która leży na magazynach, bo specjalnie nikt się nią nie interesuje. No może nie jest ona na peryferiach sprzedaży GPU, ale faktycznie jej cena i oferowana wydajność nie zachęcają do zakupu, do jej wybrania, o czym mówiłem bardzo dużo w premierowym materiale. To też widać po nastrojach kupujących, po komentarzach pod tym odcinkiem. No jest jednak sporo hejtu, czy może takich pretensji do NVIDIA za wycenę samej karty graficznej. Ale to nie koniec, myślę, bo jeśli chodzi o serię Ada Lovelace, no czekają nas pewne niespodzianki w roku 2023. Miejmy nadzieję, że będą to niespodzianki mniej zaskakująco negatywne, a bardziej pozytywnie, ale czy tak będzie, to się okaże. Zwracam uwagę na jeszcze jeden aspekt działalności NVIDIA, wprowadzenia m.in. RTX 3060 w wersji 8GB, na którą można się natknąć i uwaga, uwaga, bo ona prezentuje dużo gorszą wydajność od wersji 12GB, a często jest sprzedawana w podobnej cenie, o czym mówiłem w shorcie. Warto do niego zajrzeć, by jakby zdać sobie sprawę z tego, jak kuchennymi drzwiami są wprowadzane pewne produkty przez NVIDIA i to jest taki jakby kolejny kamyczek do ogródka tego producenta, pokazujący, że pewne działania są no, niekorzystne dla klienta, tak to można podsumować. Mam takie wrażenie, takie podsumowanie działań NVIDIA, że ta firma obrosła w piórka. To widać po komunikatach CEO, to widać po działalności ogólnej, o podejściu do produktów, o wypuszczaniu pewnych egzemplarzy kart graficznych. Ja nie mówię, że ta firma ma zacząć działać charytatywnie, ale należy się gdzieś uderzyć w pierś. Jednak
powiedzieć sobie, że okej, my dzierżymy znaczną część rynku. To są naprawdę ogromne połacie rynkowe, ale może jednak warto byłoby nie iść tą drogą, troszeczkę zmienić swój wizerunek, ocieplić, pokazać się z lepszej strony, wyjść w kierunku klienta. Tego mi brakuje. I życzyłbym sobie i wam, by w roku 2023 tych błędów było mniej. Bo one oczywiście działają na naszą niekorzyść i na niekorzyść portfela kupującego i na brak rozwoju segmentu GPU i też na najniższą sprzedaż kart graficznych od wielu lat. A to się znikąd nie bierze. To się właśnie bierze z takiej polityki producentów, jaką przedstawia Nvidia. To był słodko-gorzki rok dla AMD. Wydaje mi się, że oczekiwania rynku były rozdmuchane do granic możliwości i stąd wynika taka, a nie inna ocena RX-u 7000, a także Ryzenów 7000. Oczywiście poniekąd swoją winę ma w tym AMD, prezentując na slajdach wysoką wydajność na przykład RX-a 7900 XT, szczególnie porównując go do poprzedniej generacji, a jak to wypadło, to wszyscy wiemy w materiale premierowym. No cóż, te procenty za bardzo się tam nie zgadzały, mimo że AMD wspominało o up to, czyli o tej wydajności maksymalnej, natomiast mimo wszystko był to jakiś zawód względem tego, co oferowała poprzednia generacja i też względem tego, co oferuje konkurencja. No dla mnie model 7900 XT, skoro już zacząłem o Radeonach mówić, no jest jednak niewypałem, szczególnie cenowym. Warto moim zdaniem dopłacić do modelu XTX, jeśli oczywiście sytuacja z samplami się uspokoi na całym rynku, bo na razie tych kart trochę nie widać, szczególnie na rynku polskim. Ale przechodzę do rzeczy ważniejszej, bo oczywiście Radeony powolutku się rozkręcają, jeszcze ciężko mówić o wpadce czy zaskoczeniu pozytywnym, no bo ich po prostu nie ma na rynku, brakuje tej dostępności, to też ciężki okres ten grudniowy i dopiero po nowym roku zobaczymy, jak te karty wyglądają pod kątem cen, szczególnie modele niereferencyjne. Natomiast Ryzeny 7000, o nich można powiedzieć sobie nieco więcej. No cóż, dla jednych osób są one rozczarowaniem, dla innych niekoniecznie. No patrząc na samą cenę platformy, na to, co one oferują, można było się spodziewać nieco więcej. To znaczy, no płacimy jednak krocie za płytę główną, na przykład na chipsecie X670. Do tego cały czas trzeba wybrać trochę droższe pamięci DDR5 i w związku z tym ta platforma nie jest tania. Ale wydaje mi się, że z każdym kolejnym miesiącem, co już nie będzie rokiem 2023, Ryzeny 7000 mogą zyskiwać na popularności, nie mówiąc już nawet o wprowadzeniu modeli z 3DV Cache. Moim zdaniem jednak są one rozczarowaniem pod względem optymalizacji. Czyli po pierwsze tego targetu temperaturowego 95 stopni, ja tego nie kupuję ze względu na pracę systemów chłodzeń opartych o krzywą temperaturową. To jest dla mnie nie do przyjęcia. Kolejnym rozczarowaniem była efektywność energetyczna, a może inaczej, chęć bicia się z Intelem o każdy procent wydajności, nie patrząc na to, ile pobierają energii te procesory. O tym mówiłem w materiale, gdzie właśnie ograniczałem pobór energii Ryzenów 7000. Tam też w takich dosadnych słowach wypowiedziałem się na temat całej efektywności energetycznej Ryzenów 7000. A co z innymi premierami? No cóż, na samym początku źle oceniałem Ryzena 5 5500. Jako kastrata, jako model nieprzystępny cenowo. Dzisiaj okazuje się, że jest on bardzo ciekawym wyborem, przynajmniej tak było jeszcze w listopadzie i faktycznie on zdobył na popularności z racji tej swojej niskiej ceny. RX 6500 XT od początku nie był oceniany przeze mnie jako zły model, wtedy jeszcze dopasowujący się do sytuacji rynkowej. Trochę gorzej oceniałem RX 6400, no ale o tym podejściu producentów do kart low-end już mówiłem i dla mnie to nie była żadna niespodzianka, czy teraz nie jest niespodzianką, że ta karta prezentowała taką, a nie inną wydajność. Natomiast jest to faktycznie jakieś rozczarowanie roku 2020 po stronie AMD, ale nie tak duże jak chociażby RTX 4080 NVIDIA, no bo mówimy jednak o dużo popularniejszym modelu karty graficznej. No i w tym wszystkim zostali nam niebiescy. Oczywiście z Arkiem. No jakżeby inaczej, pan Areczek wchodzi cały na biało i mówi: to co było do spieprzenia na premierę, to spieprzyłem. Tak, moi drodzy, premiera Arka A380, czyli pierwszej karty graficznej z układem Alchemist, no była totalną wpadką. Podsumowałem to w materiale przedpremierowym mojego autorstwa, bo oczywiście potem po wielu perypetiach otrzymałem tę kartę i w końcu mogłem ją przetestować, ba nawet sam ją kupiłem. I ta premiera na wielu portalach była chyba najgorszą premierą karty graficznej od wielu lat. Tylu błędów, tylu dziwnych przypadków, glitchów,
nie działając sterowników, wymuszaniu pewnych rzeczy, fatalnym zarządzaniu trybem API DirectX 9, chyba jeszcze nigdy nie było. Zresztą wypowiadali się o tym sami redaktorzy, czy to z Niemiec, czy to z Anglii, czy wreszcie ze Stanów. Nie mówiąc już nawet o ograniczaniu sprzedaży tylko do rynku chińskiego. No tak wyglądała premiera Arca A380. Tyle, że z każdym kolejnym miesiącem wyglądało to lepiej dla Intela, dla serii Arc, dla kart graficznych. Szkoda jednak, że ta premiera, która miała być wprowadzeniem produktów, która miała być takim pokazem możliwości Intela, została w taki sposób załatwiona. I w ogóle mam takie przemyślenie na ten moment, że Intel w ogóle nie zabiega o popularyzację ARC-ów na terenie Europy. Dalej ceny tych kart graficznych są nieatrakcyjne względem konkurencji. Nie ma jakiejkolwiek promocji tych kart. One po prostu są, istnieją, ale gdybym ja nie wziął tej karty na testy, gdyby nie wziął z masło, może jakieś portale, no prawdę mówiąc, nikt nie wiedziałby specjalnie, z czym one się jedzą. Tylko ograniczane się oczywiście do rynku polskiego. Czy w ogóle, gdzie można je kupić? Brakuje mi tego. Brakuje mi tego podejścia Intela i dlatego dla mnie ARC pod względem PR-owym, marketingowym, ale także takim wejściem na rynek jest sporym rozczarowaniem roku 2022. Pozostała mi ostatnia kwestia, ceny sprzętu komputerowego. No, to, że wszystko drożeje, to wie o tym każdy. Wystarczy iść do najbliższej żabki, by to stwierdzić, porównać sobie cenę z początku roku i tą z dzisiaj i wyjdzie na to, że płacimy za to samo dużo więcej. Natomiast w przypadku sprzętu komputerowego relacje są już troszeczkę inne i zależą od segmentu, na który spojrzymy, ale ten szczególnie dotknięty jest jeden, płyty główne. Nic tak nie podrożało w ostatnich miesiącach jak właśnie MOBASy, a w szczególności widać to po każdej kolejnej literacji chipsetu. Czyli idąc Z690 na Z790 mamy kilkunastoprocentową podwyżkę. To samo tyczy się płyt głównych, czy to X670, czy X570, czy B650. Tam tak naprawdę każda kolejna płyta jest droższa nawet o kilkadziesiąt procent względem tego, co otrzymywaliśmy na starszym chipsecie. Ma to swoje wytłumaczenie, natomiast no nie ulega wątpliwości, że te ceny same w sobie są po prostu rozczarowaniem roku 2022 i po MOBASach to widać najmocniej, że tutaj te podwyżki niestety, ale bardzo mocno obciążają portfel kupującego nowy zestaw komputerowy na nowych chipsetach. Na szczęście są rozwiązania tej kwestii, bo można cały czas korzystać ze starszych chipsetów, robić to z powodzeniem, chociaż w przypadku AMD, platformy AM5 sytuacja jest troszeczkę gorsza, ale miejmy nadzieję, że to się uspokoi już w roku 2023. Moi kochani, tym akcentem będę się z wami żegnał. Dajcie znać, jakie są wasze typy na rozczarowania roku 2022. Oczywiście będę wam odpisywał na dole. Pa, pa, mówił Lipton.